Witajcie, dziś na kanale chciałbym zaprezentować Wam kolejny ciekawy sprzęt, tym razem ze Stanów Zjednoczonych. Samochód jest nietuzinkowy i wyjątkowy, ale nie jest problemem spotkanie go na drogach. Otóż jest to najlepiej sprzedające się auto sportowe na świecie. Dla wielu osób jest on wręcz marzeniem. Na rynek wprowadzony został w 2015 roku i praktycznie od razu stał się bezkonkurencyjny. Sprawdzimy, jaki jest fenomen tego samochodu. Oto Ford Mustang GT szóstej generacji. Ford Mustang kojarzy się z Ameryką jak McDonald's czy Elvis Presley, jednak wszystko idzie z duchem czasu. Obecnie w McDonaldzie weganin kupuje jabłko z wodą, a w radiu zamiast Presleya częściej usłyszymy Justina Biebera. Czy Mustang też traci swój charakter? Absolutnie nie. Jest on zrobiony troszeczkę bardziej po europejsku, ale wciąż jest on charakterny i wyjątkowy. Pragnę jeszcze dodać, że Wy również możecie pojeździć tym konkretnym Mustangiem. Otóż udostępniony jest on do filmu dzięki uprzejmości Fajna Bryka Wynajem. Nieważne, czy potrzebujecie ciekawego auta do ślubu, czy po prostu pojeździć nim sobie przez weekend. Link do strony na Facebooku znajdziecie w opisie. Tę generację Forda Mustanga na YouTube testowali chyba już wszyscy, ale pomyślałem, że ja też przedstawię, jak to wszystko wygląda z mojej perspektywy. Ogólnie historia Forda Mustanga zaczęła się już w 1964 roku i była to wtedy odpowiedź Forda na bezkonkurencyjne europejskie samochody typu GT. Przed premierą Forda Mustanga jedynym autem sportowym w Stanach Zjednoczonych była wtedy Corvette, lecz była ona bardzo droga. Okej, był jeszcze Ford Thunderbird, jednak nie był on za szybki, a raczej bardziej luksusowy. Ford Mustang miał być tańszy, szybszy i kierowany raczej do młodszych osób. I w sumie tak pozostało do dziś. No wiadomo, może nie jest on aż tak tani jak Volkswagen Up, ale do zaoferowania w tej cenie ma naprawdę wiele. Tak jak powiedziałem, ogólnie Mustangi były dosyć szybkie, jednak zależnie od potrzeb były też oferowane w wersjach słabszych. I nie były one takie szybkie. Obecnie często spotykanym trendem jest projektowanie następnych modeli ikon motoryzacji w stylu retro. Tak samo jak mówiłem w ostatnim odcinku z Fiatem 500, identycznie jest z Fordem Mustangiem. Bardzo ściśle jest on nawiązaniem do pierwowzoru. A jeszcze ciekawszym miksem jest to, że te ikony zaczęły być sprzedawane w różnych częściach świata. Obecnie nie jest niczym dziwnym, że jeden zaparkuje pod winiarią we Włoszech czerwonym Mustangiem, a gdzieś w Stanach drugi będzie uciekał przed tornadem Fiatem 500 w kolorze miętowym. Ciekawy eksperyment. W 2015 roku Ford zadecydował, że nowy Mustang będzie modelem globalnym i dziś jest on oficjalnie w sprzedaży po raz pierwszy w ponad 140 krajach. Był to dosłownie strzał w dziesiątkę, bo ludzie szukają czegoś odmiennego i wyjątkowego. W Mustangu kusi również cena. Jest ona wprost świetna, jednak o tym później. Teraz rzućmy okiem na to auto. Nasze auto jest przedliftowe z roku 2017. Oczywiście w kolorze żółtym, w edycji Shadow. Shadow Edition wyróżniają czarne koła oraz takie oto czarne nalepki i emblematy, które jeszcze bardziej podkreślają muskularność tego samochodu. Ford Mustang szóstej generacji występuje w dwóch wersjach nadwoziowych. Coupe, tak jak tutaj, oraz Cabrio. Mustang jak to Mustang. Proporcje tego samochodu już nam są mniej więcej znane od dawna. Tył jest bardzo, że tak powiem, mustangowy. Ciężko pomylić ten samochód z czymś innym. W wersji GT, czyli z silnikiem 5-litrowym, mamy tutaj emblemat z napisem GT w takiej chromowanej obwódce. W słabszych wersjach jest tutaj emblemat galopującego konia. Ciekawe jest również umiejscowienie guzika otwierania tylnej klapy. Otóż znajduje się ono tutaj. Oczywiście końcówki wydechu po obu stronach spotykamy tu w każdej wersji. Przód jest również charakterystyczny, chociaż lampy w szóstej generacji są bardziej smukłe, a linia maski schodzi bardziej ku dołowi. Poprzedni Mustang wyglądał trochę jakby był czymś zdziwiony. Nowy wygląda już zdecydowanie bardziej agresywnie. W tej wersji przedliftowej lampy od boku, gdy się patrzy na to auto, idą bardziej ku górze, lecz w wersji poliftowej linia lamp idzie
tak jakby bardziej ku dołowi. Troszeczkę zastosowanie elementu stylistycznego jak w Jaguarze XJ. No i bok. W szóstej generacji widzimy, że muskulatura tego samochodu została zdecydowanie bardziej podkreślona. Większość z tych przetłoczeń z boku jest nowa, jak i również błotniki zostały zdecydowanie bardziej uwydatnione i są bardziej wystające. Ogólnie auto jest smuklejsze, wydaje się zdecydowanie lżejsze, jednak największa zmiana zaszła tutaj w centralnej części auta. No więc boczna linia okien jest zupełnie inna. Tym razem okna łączą się ze sobą i są jakby bardziej spójne, tworzą jedną całość. Według mnie wygląda to zdecydowanie lepiej. Wcześniej w Mustangach na grubym słupku B znajdowało się takie jakby małe doklejone okienko lub wlocik powietrza. W nowym Mustangu ta część wygląda praktycznie tak samo jak w Astonie Martinie DB9. I nie mówcie mi, że nie widzicie tutaj podobieństw. Bryła szóstej generacji Forda Mustanga oczywiście jest bardzo muskularna, jednak tym razem nawet jest taka elegancka. Trzeba przyznać, że auto wygląda na dużo droższe i poprzednie generacje ogólnie mi osobiście średnio się podobały. Ten wygląda wręcz świetnie. Z Mustangiem jest trochę tak, jakby przez wszystkie generacje budował on swoją masę mięśniową, a w szóstej generacji uwydatnił ją jedynie cyklem z Winstrolu. Silnik. W tym aucie znajdziemy specjalnie stworzoną pod ten pojazd nową jednostkę 5-litrową V8 o nazwie Coyote. Jednostka wolno ssąca, na wtrysku pośrednim, także gazować możemy bez problemu. Po liftingu w wersji GT silnik jest inny. Oczywiście jest on troszeczkę mocniejszy, auto troszeczkę szybsze, jednak jednostka jest już na bezpośrednim wtrysku oraz posiada filtr cząsteczek stałych GPF. Moc 421 koni mechanicznych i 530 Nm oficjalnie. Dlaczego mówię oficjalnie? Ponieważ te auta na hamowni potrafią mieć nawet jakieś bonusy. Odnośnie silnika, ciekawostką jest to, że w tej generacji Mustanga silnik rozkręca się nie do 6, a do nawet 7000 obrotów. Jest to jednostka, no taka jakby bardziej wysokoobrotowa. Oficjalne osiągi tego samochodu to 4,8 sekundy do setki i prędkość maksymalna 250 km na godzinę, ograniczona elektronicznie. Skrzynia biegów w naszym egzemplarzu jest sześciobiegowa, manualna. W sumie szósty bieg można tutaj uznać jako nadbieg, ponieważ jest on bardzo długi. Jest też możliwa oczywiście konfiguracja tego samochodu z automatyczną, również sześciobiegową skrzynią biegów, a po liftingu skrzynia automatyczna ma biegów aż 10. Auto oczywiście ma system launch control, ale największą ciekawostką jest system line lock, po którego włączeniu hamulec działa tylko na przednią oś. Po aktywowaniu tej funkcji nie będziemy przegrzewać hamulców z tyłu i spokojnie możemy palić gumę, bądź też rozgrzać opony przed wyścigiem. Oczywiście nie jest to jedyny silnik oferowany w Fordzie Mustangu. Jest tutaj możliwość także konfiguracji auta z silnikiem czterocylindrowym 2.3 EcoBoost. No można jeszcze dodać, że jedynie na Stany Zjednoczone była możliwa konfiguracja tego auta z silnikiem 3.7 i silnikiem V6. Jeszcze powrócę tutaj na chwilkę do silnika 2.3 EcoBoost, o którym wszyscy mówią, że to jakaś profanacja. Jak można wstawiać taki silnik do Forda Mustanga? Nie wiem, czy wiecie, ale w trzeciej generacji Forda Mustanga jednostek czterocylindrowych o pojemności właśnie 2,3 litra było aż 9 odmian. Wolno ssące, uturbione, naprawdę różne. I to nie jest nic dziwnego, że teraz też tu możemy spotkać jednostkę 2,3 litra. Wiele osób powie, że 2,3 litra to słabizna, jednak w trzeciej generacji najsłabszy miał 88 koni mechanicznych. Czyli mniej niż Golf Trójka 1.9 TDI. No dobra, z jednostką 2.3 litra czterocylindrową nie jest to to samo auto, co z takim Coyotem pod maską, jednak sami przyznacie, no 317 koni i 430 ponad Nm to nie są jakieś słabe parametry. Auto nie jest wolne. Ma chyba bodajże 5,8 sekundy do setki. To jest niezły wynik. Teraz jeszcze posłuchajmy, jaki dźwięk generuje nasz egzemplarz z takim oto 5-litrowym silnikiem V8.
Wewnątrz również znajdziemy wiele nawiązań do pierwowzoru. Charakterystyczna jest ta jakby taka symetryczna tablica rozdzielcza. W żadnym aucie takiej ani podobnej nie spotkamy, lecz w Mustangu jest ona po prostu klasyczna. Pozycja za kierownicą Forda Mustanga jest bardzo fajna. Fotel jest regulowany w wielu płaszczyznach. No i co do pozycji za kierownicą, znajdziemy ją tutaj poprawną bez żadnego problemu. Ja mając 2 metry, bardzo szybko znalazłem tutaj wygodną dla siebie i poprawną pozycję. Nie wiem, czy widzicie, widzicie prawdopodobnie. Ja mając 2 metry wzrostu, mam jeszcze tutaj 1-2 palce wolnej przestrzeni nad głową. No może jak ja jestem wysoki, tutaj troszeczkę dotykam kolanem o konsolę środkową, jednak jest ona tutaj wykończona z bardzo, bardzo miękkiego materiału i myślę, że nie będzie to jakieś upierdliwe. W środku w Fordzie Mustangu zdecydowanie poczujemy, że siedzimy w jakimś wyjątkowym, bardziej sportowym aucie. Linia okien jest bardzo wysoko. Fotele są tutaj bardzo wygodne, podgrzewane, wentylowane. Podłokietniki są bardzo miękkie. Trzymanie boczne również tutaj jest bez zastrzeżeń według mnie. Mimo wszystko tym autem możemy udać się spokojnie w dłuższą trasę i nie wysiądziemy tutaj jacyś zmęczeni czy obolali. Fajnie bardzo, że zagłówek w tym samochodzie ma bardzo, bardzo duży zakres regulacji. Możemy go sobie wyregulować jak tylko chcemy, pod wyższą czy pod niższą osobę. Cóż można dodać? Ergonomia w tym samochodzie również jest bez zarzutu. Kierownica wydawała się mi na zdjęciach troszeczkę duża, jednak w rzeczywistości jest ona taka troszeczkę cieńsza, ale bardzo ładna. Trochę tutaj dużo guzików na tej kierownicy, ale nie sprawia ona wrażenia jakiejś takiej potężnej. Siedząc w tym samochodzie oczywiście dotykamy każdego miejsca na tablicy rozdzielczej bez zbędnego wychylania się do przodu. Wszystko jest tutaj pod ręką. Myślę, że wszystko wygląda dosyć jasno. Oczywiście auto jest nowoczesne, więc oprócz takich jakby retro nawiązań znajdziemy tutaj także dużo ciekawych elementów wyposażenia. Oczywiście fotele są elektryczne, tak jak wcześniej mówiłem, podgrzewane i wentylowane. Znajdują się tutaj takie dwa wielkie cup holdery. Tutaj jest wyraźnie zaznaczone, jaki mamy system infotainment. Jest on oczywiście dotykowy. Nie ma on jakiegoś opóźnienia. Bardzo fajnie działa. Bardzo ładnym detalem są tutaj takie oto guziczki lotnicze. Tutaj od awaryjnych, od kontroli trakcji, od trybu wspomagania kierownicy. Możemy ustawić sobie tryb normalny, sportowy oraz komfortowy. Ten guziczek z napisem Mode odpowiada za tryb jazdy normalny, sportowy plus, tor wyścigowy oraz śnieg na mokrym. Myślę, że nic tutaj nie trzeba dodawać. Z pozycji komputera pokładowego jest tutaj wiele opcji. Proszę bardzo, temperatura głowicy silnika, temperatura powietrza w dolocie, ciśnienie oleju, temperatura oleju, napięcie, podciśnienie i takie inne. Wiadomo, komputer pokładowy, track apps, tutaj są chyba najciekawsze rzeczy, akcelerometr, tutaj widzimy jakie przeciążenia generuje samochód, pomiar przyspieszenia, też również tutaj. Również są inne, różne opcje do wyboru, nawet od 0 na 400 metrów, jaki czas sobie możemy osiągnąć. Wydajność hamulców, czyli droga hamowania od 100 i od 200 do 0. Blokowanie przednich kół, to jest właśnie ta funkcja, którą wcześniej omawiałem, dzięki której możemy sobie palić gumę i rozgrzewać opony bez nagrzewania i przegrzewania i zużywania tylnych hamulców. Czas okrążenia. Tutaj tor sobie możemy ustalić. Procedura startowa launch control. Oczywiście możemy tutaj wybierać sobie przy jakich obrotach ma ona być aktywna. Asystent kierowcy automatyczny włączony. Zresztą tutaj o widzicie. No i jeszcze taka ciekawa funkcja, myślę, My Color. Wchodzimy. No i tutaj możemy sobie ustawić oświetlenie nastrojowe, jaki ma być kolor oraz oświetlenie, kolor właściwie podświetlenia liczników. No dobra, pełną listę o wyposażenia możecie sobie znaleźć oczywiście na stronie Forda
i myślę, że nie jest to aż tak istotne. Jednak ja w moim filmie, testując w sumie amerykański samochód i w sumie mając pierwszy raz do czynienia z amerykańskim samochodem, chciałbym się tutaj skupić na jakości, na materiałach, na spasowaniu. No i w zasadzie pokazanie realnie tego wszystkiego, jak to wszystko wygląda. Mustang to ciekawy przykład, ponieważ jest to Amerykaniec, zrobiony po europejsku i nie kosztuje on 300 ani 400 tysięcy złotych. Priorytetem nie było tutaj stworzenie konkurenta dla Bentleya Continentala. Priorytetem było zdecydowanie polepszenie jakości względem poprzedników, no i oczywiście wygląd, frajda z jazdy oraz to wszystko przy zachowaniu jak najbardziej korzystnej ceny. No i dobra, to wchodzimy sobie do Mustanga. No i pierwsze co, zwracamy sobie uwagę na boczek drzwiowy. Proszę bardzo, jakie bardzo miękkie tutaj są, tutaj jest podłokietnik na drzwiach. Tutaj jest również boczek drzwi bardzo miękko wykończony. Klamka jest chromowana. Tutaj jest taki też chromowany, ładny emblemat. Nic tutaj absolutnie nie trzeszczy. Nawet głośnik jest z taką chromowaną obwódką. Według mnie przeszycia fotela są tutaj też bardzo fajnie, dosyć równo wykonane. Fajnym akcentem jest ta oto żółta nitka, która fajnie komponuje się z kolorem nadwozia tego autka. Dużym plusem jest oczywiście nieelektryczny hamulec postojowy. Gałka zmiany biegu wygląda w ten sposób. Myślę, że nie odbiega ona absolutnie jakością od aut europejskich. Wszystkie guziczki tutaj są wykonane w takiej fajnej dosyć jakości. Prawdopodobnie to jest plastik, chociaż co do tych guzików nie jestem pewien, ale wyglądają one naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Nie wiem, postaram się przybliżyć i Wam pokazać. Proszę bardzo. Na tablicy rozdzielczej również znajdziemy takie przeszycia. Oczywiście jest ona, o jak widzicie, bardzo mięciutka. Daszek jest bardzo miękki. Nie wydaje on też jakichś niepożądanych dźwięków. Tutaj niestety znajdziemy twardy plastik. Jednak jest to wszystko fajnie, dosyć spasowane. Też Wam przybliżę, jak to wygląda z bliska. Kolejna sprawa, tunel środkowy i konsola. Tutaj jest ona wykonana z bardzo, bardzo miękkiego materiału. Również jest to wszystko fajnie spasowane. Tutaj jednak już znajdziemy twardy plastik. No ten tunel, niestety, to jest taki najtańszy plastik, jaki tylko może być. Jednak też on tutaj jakoś nie rusza się, nie wiadomo jak, nie powoduje jakichś takich dziwnych odgłosów, nawet podczas jazdy po wertepach. Ogólnie w tym samochodzie nie słychać jakiegoś trzeszczenia i telepania wnętrza. Tutaj proszę bardzo, taki jest fajny detal, taka wstawka aluminiowa. No i to też jest tutaj twardy plastik. Jak się przyciśnie troszeczkę, toś tam skrzypnie, ale to tylko jak złośliwie będziemy to przyciskać. No i kierownica, w sumie jest ona tutaj też bardzo fajnie wykończona. Przyszycia skóry są też równe i nie można mieć do nich żadnych zastrzeżeń. Guziki mogłyby być troszkę tutaj ułożone tak bardziej ściśle, jednak no nie jest to jakaś, myślę, rażąca wada i coś, czego by się tak bardzo można było przyczepić. Słupek A jest wykonany z całkowicie twardego plastiku. Jest on, powiedzmy, tak, no, no proszę, ale przykładowo z tej strony wygląda słupek już no, spasowany lepiej. Oczywiście można doczepić się tutaj na konsoli środkowej, właściwie na tablicy rozdzielczej, tych kratek wentylacyjnych. One są takie troszeczkę podobne jak w Fiatach, jednak no nie wiem, no mają one tutaj jakieś takie urozmaicenie. Za to muszę przyznać, że wykończenie tablicy rozdzielczej, ta cała listwa, co tutaj jest, wygląda zadziwiająco fajnie. Nawet jak widzicie te takie poziome przetłoczenia na niej, delikatne, taką fakturkę, jest ona odczuwalna nawet pod palcem. Oczywiście jest to plastik, nie jest to aluminium,
ale absolutnie nie razi. Z jednej strony, jak widzicie, fajnie, że jest tutaj taki znaczek Forda, który urozmaica nam troszeczkę ten samochód. Jednak, oj, jak widzicie tutaj takie te okablowania do czujnika zmierzchu i deszczu, no to wyglądają tak średnio. Zasłony przeciwsłoneczne bez zarzutu są bardzo mięciutkie, a gdy otworzymy sobie tą klapkę, lusterko jest oczywiście z poświetleniem nawet dla kierowcy. Lampki w podsuficy wyglądają tak. Tak ten guzik troszeczkę cały się rusza. Tu na konsoli środkowej. Przyciski działają bardzo ładnie, pewnie. Nie ruszają się one tutaj tak jak w podsuficie. No te jeszcze raz, te przyciski, one naprawdę są bardzo fajnie wykończone. Zobaczmy sobie jeszcze schowek. Przyciskamy. Miękko się opuszcza. O, jeszcze nalepka jest do naklejenia na szybę, ponieważ auto jest nowe, praktycznie 1000 km ma. O, spokojnie ono schodzi z takim jakby oporem delikatnym. I tutaj mamy miejsce na książkę serwisową, czy też instrukcję. Taka druga szufladka. No te akurat przeszycie mogłyby być troszeczkę ładniej wykonane. Ale jeszcze taka rzecz. Maska w tym samochodzie jest otwierana i podtrzymywana przez pałąk. Nie ma tam amortyzatorów, ale to jest najmniejszy problem. Tu jest trochę taka wkurzająca rzecz, gdy otwieramy sobie bagażnik. Otworzymy sobie go. Bagażnik też jest nawet taki dosyć spory, jak na tą klasę samochodu. To gdy chcemy zamknąć klapę, nie ma tutaj żadnego takiego uchwytu, czy też nawet jakiejś takiej linki, żeby można było pociągnąć klapę i ją zamknąć. Trzeba ją tutaj schwycić. Ten element jest czarny, no i zawsze będzie nam się brudził. Co do jakości tego samochodu z zewnątrz, tutaj na przykład zwraca na siebie uwagę taka dosyć duża szczelina. Inne szczeliny są fajnie zrobione, dosyć wąsko, no ale ta przednia, no to chyba najbardziej razi. Aha, i wcześniej na co zwróciłem uwagę, to tutaj szczelina w drzwiach. Zwróćcie uwagę, nie wiem, czy to jest źle wycięte, czy coś, ale tutaj na przykład jest ona sporo większa niż przykładowo tutaj, czy nawet tutaj. Mam nadzieję, że jesteście to w stanie wychwycić na tym nagraniu. No i myślę, ostatnia rzecz. Zobaczmy sobie na spasowanie tutaj zderzaka. Tu jest on tak bardziej schowany i tu ewidentnie widać różnice w linii nadwozia. A teraz przejdźmy sobie na drugą stronę. Tutaj jest zderzak bardziej wystający. Według mnie Ford Mustang 6. generacji na tle europejskich konkurentów wcale nie wypada aż tak źle. W innych europejskich samochodach również zdarzają się takie smaczki jak średnie spasowanie jakichś słupków, plastikowe materiały z twardego plastiku. Ale myślę, że za tą cenę naprawdę jesteśmy w stanie to wszystko przeboleć bez problemu. To, co to auto oferuje, to jest naprawdę bardzo wiele. Powiem Wam jeszcze, że gdy obcuję się z tym autem, gdy stoimy obok niego, gdy nawet nim jedziemy, czy macamy, korzystamy, auto naprawdę wzbudza wiele emocji. Dla zapaleńca motoryzacyjnego, no to jest coś. Za chwilę czas na wrażenia z jazdy, lecz najpierw poruszę tutaj temat ceny. Pokrótce, cena nowego Mustanga z silnikiem EcoBoost zaczyna się od około 160 tysięcy złotych, a Mustanga z Coyote'em pod maską takiego jak tego od 180 tysięcy złotych. W tej cenie jest to obecnie jedyny samochód na rynku, który by chociażby miał duży silnik V8 pod maską o mocy ponad 400 koni mechanicznych. Żeby Wam to zobrazować, do takiej kwoty możemy dostać nowego czterocylindrowego hot hatcha, który także byłby szybki, na przykład cichocimnego Golfa R, czy też Seata Leona Cupre, które także wolne nie są, jednak to już absolutnie coś zupełnie innego, inne światy. Z
coś zupełnie bardziej poprawniejszego. Tutaj w cenie 180 tysięcy złotych mamy piękne, rasowe, kultowe coupé, które ma świetne osiągi, prowadzenie, dźwięk, świetny, prosty silnik, tył napęd oraz dostarcza potężnej frajdy z jazdy. To chyba właśnie jest jego sedno i to, dlaczego cieszy się on taką potężną popularnością na całym świecie. Za taką ilość kasy otrzymamy naprawdę dużo auta w aucie. Jeśli komuś nie spodoba się gdzieś większa ilość twardego plastiku, to naprawdę nie ma co wybrzydzać, nie ma na co narzekać. Teraz czas na przejażdżkę. No panie, teraz to władca szos. Powiem tak, w sumie tym autem jeździ się dosyć normalnie. Mimo że auto widuje się już coraz częściej na polskich drogach, to prawie wszędzie, gdzie się ten Mustang nie pojawi, zwraca na siebie bardzo uwagę i bardzo, bardzo mocno przyciąga wzrok. No tak, ale jakby ktoś chciał auto mniej rzucające się w oczy, no to w tej cenie mógłby na przykład kupić Skodę Superb napasioną. Auto wbrew pozorom ma dosyć wygodne i komfortowe fotele. Znaczy wbrew pozorom, bo może po prostu ja jestem przyzwyczajony do europejskich aut, a jednak to jest Amerykaniec i mimo sportowego charakteru tego samochodu w aucie powinno być wygodnie. No takie założenia chyba amerykańskich aut są. Taki chyba jego styl i charakterystyka. O. Tak jak wcześniej już mówiłem, na zdjęciach kierownica wydaje się taka duża, jednak absolutnie tak nie jest. Bardzo, bardzo fajnie, że można ją wysunąć mocno do siebie. No dzięki temu można zachować lepszą manewrowość auta w jakichś takich ekstremalniejszych sytuacjach, czy podczas jakiejś szybszej jazdy. Fakt faktem, mogłaby być troszeczkę bardziej mięsista, jak na tak sportowy, no i taki nawet wyczynowy samochód. Prowadzenie tego samochodu jest bardzo dobre i przede wszystkim tutaj zwraca na siebie uwagę układ kierowniczy, który jest dosyć precyzyjny, ale i gdy chcemy skręcić tym samochodem, nie musimy wykonywać jakiejś dużej ilości obrotów, ponieważ dosłownie taki mały ruch i cały samochód zaczyna już skręcać. Czy auto jest sztywne? Jest sztywne. Może nie jest to taka taczka, ale wsiadając do takiego amerykańskiego samochodu sportowego, spodziewalibyśmy się troszeczkę bardziej miękkiego zawieszenia. Ale aczkolwiek zawieszenie sztywne tutaj bardzo pasuje. To już nie są te czasy, gdzie amerykańskie muscle cary były szybkie tylko po prostej drodze. Ciekawostką jest, że taki Mustang na różnych torach osiąga podobne czasy jak napędzany na cztery koła wcześniej wspomniany Golf R, który jest dużo lżejszy. Samochodem, gdy nawet pokonujemy dość szybkie zakręty, zachowuje się on tak, jak kierowca by chciał, tak jak należy. Nie ma tutaj żadnego pływania czy mieszkowania, ani podobnych tego typu zjawisk. Mustang waży około 1700 kg, jednak nie jest to na obecne czasy jakoś tak strasznie dużo. Jest to owszem kawał auta, chociaż mocy mu absolutnie nie brakuje. Zbiera się dosłownie przy każdych obrotach. Robi to bardzo, bardzo płynnie. Nie ma tutaj jakichś opóźnień, czasu oczekiwania. No i czy wiadomo, turbo dziury. Jest tutaj coś z mojego byłego E55 AMG W210. Jeśli chodzi o silnik, to ogólnie charakterystyka w różnych zakresach jest bardzo podobna. Wiadomo, Mustang 6 generacji jest zdecydowanie bardziej taki dynamiczny. Nawet powiem, że taki narowisty, trochę dziki rumak. Co do samej skrzyni biegów manualnej, chodzi ona rewelacyjnie. Każdy bieg ma taki pewien opór. Jest bardzo fajnie zestrojona. I biegi wchodzą tutaj strasznie precyzyjnie oraz strasznie pewnie. A, to i też ciekawe, bo auto jest ze Stanów, a jednak nie jesteśmy skazani
tylko na automat, tak jak było to kiedyś, że z reguły amerykańskie muscle cary wychodziły z automatycznymi skrzyniami biegów. Tu nie dość, że manualna, to naprawdę fajna. Hamulce, które znajdują się w tym samochodzie, są dosyć mocne i pedał hamulca jest bardzo czuły. Hamulce są firmy Brembo, także no, to też taki trochę akcent europejski. Jakby nie patrzeć, takie chyba idealne zestawienie dla prawdziwego entuzjasty motoryzacji, ponieważ manualna skrzynia, prosty, wolnossący, mocny silnik V8. Auto wbrew pozorom jest dosyć uniwersalne, ponieważ spokojnie można śmigać nim sobie na co dzień. Wybierać się czasami w trasy, albo wyjeżdżać gdzieś poza miasto, czy na tor się pobawić, bez problemu. Oj, no ale patrząc na filmy publikowane w USA, gdzie te auta, Mustangi, tak bardzo lubią wjeżdżać w ludzi, no, to przynajmniej na początku stwierdzam, że gdy wjeżdżamy się w to auto, gdy je poznajemy, pokora będzie mile widziana. Zapewne gdy poznamy się z Mustangiem bardziej, to będzie on przewidywalny. Ja tym autem jeżdżę tylko jeden dzień, więc szczerze mówiąc nie mogę tego ocenić. A teraz z innej beczki. Pytanie, czy w tym aucie cokolwiek trzeszczy i telepie? Nie. Wiecie, to auto jest prawie nowe, więc w sumie nie ma prawa nic tutaj trzeszczeć ani telepać. Ale gdy tak poszukałem w internecie informacji na temat trzeszczeń i telepania wewnętrzne tego samochodu, inni użytkownicy Mustangów, nawet po przejechaniu już kilkunastu tysięcy kilometrów, nie stwierdzają jakich drastycznych zmian. Wszystko jest spasowane jak należy. W tym aucie nic w środku się nie odzywa, natomiast odzywa się z zewnątrz non-stop wydech. Wyraźnie go słyszymy, jadąc nawet spokojnie i muszę przyznać, dźwięk jest naprawdę fenomenalny. Gdy jedziemy takim Mustangiem, wszystko w środku wydaje się spokojnie, jednak ten wydech non-stop daje nam znać, no nie wiem, to tak jakby auto ciągle nam mówiło, że na coś jest wkurzone i takie, no ale wydech w tym samochodzie to tylko i wyłącznie zaleta. Tak jak mówiłem, słychać go non-stop, jednak gdy jedziemy spokojnie czy stałą prędkością, jest tutaj dosyć cicho. Myślę, że nie jest on jakiś wpieniający nawet przy dłuższej trasie, przy kilku godzinach wysiedzianych za kółkiem. Absolutnie nie jest on jakiś uporczywy. Jeszcze słówko o spalaniu. Od 8 do 12 litrów na trasie. Miasto tak mniej więcej 16-19 litrów w zależności od nogi i ruchu. No i jak widzicie, jadąc w trybie mieszanym, spalanie wynosi 11,8 litra z 30 przejechanych kilometrów. Jak na 420 koni, to nie jest wcale taki zły wynik. No i pamiętajmy, to jest V8, także takie wartości będą tutaj normalne. No oczywiście, gdy damy czadu, no to wyjdzie nam troszeczkę więcej. Nie, no ale mniej więcej pokrywa się z danymi, które przedstawia nam producent. Bardzo fajnie, że obecnie ten samochód jest dostępny również dla Europejczyka, który chciałby zaznać, jaka jest w gruncie rzeczy amerykańska motoryzacja. Co prawda troszeczkę bardziej zeuropeizowana, że tak powiem, ale wciąż amerykańska, ściśle amerykańska. To jest zupełnie coś innego niż Mercedesy AMG czy BMW z serii M. Myślę, że to najlepiej poznać na własnej skórze i przejechać się po prostu takim samochodem, obcować z nim. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i do następnego, do usłyszenia. Hej!